Cześć, jestem Karla, a to są Jakieś Wzgórza, czyli autorskie otoczenie szczęśliwego ziemniaka. Link do jej kanału znajdziecie w opisie, jak również link do pobrania tego otoczenia. A my dzisiaj będziemy sobie grać u podarków, tych od Akacji, i potem jeszcze skoczymy do Briana. Okej, widzę, że Akacja chciałaby urządzić przyjęcie. Tylko, że ty chyba masz jakiś w sumie tam znajomych teoretycznie. No, możemy spróbować jakieś... Aha, dobra, bo ty miałaś to w obawach chyba o to zaznaczone? Bo tak jak kliknęłam, to mi coś tu przeskoczyło i teraz już nie wiem. No dobra, może urządzimy to przyjęcie. Ty sobie śpisz, punkt charyzmy byś chciała, ale ten punkt charyzmy nie jest ci jakoś niezbędny do awansu, chociaż w sumie mogłabyś zdobyć, czemu nie? A co tam z naszym... Roman, jaki ma tutaj te rodzinne myśli? Krewny bierze ślub. Okej. Okay. Aha, bo jego wnuk się zaręczył, tak? Bo Rufin to jest twój wnuk, bo to jest syn twojego syna, no właśnie. Także jeśli byś przeżył w tej turze, a raczej tak, no to w sumie tego nawet prawnuka się możesz doczekać. To może zaznaczę mu to, że krewny bierze ślub. Może to znak, że on by w sumie chciał tutaj odnowić te kontakty ze swoim synem, bo chyba raczej one nie są takie specjalnie, no chyba nawet z... A nie, no w sumie się jakoś tam przyjaźnicie, to spoko, mógłbyś tutaj z wnukiem też trochę zagadać i jakoś to może zaproszył cię na wesele, nie? Okej, majster nam tutaj naprawił komputera. Także ty możesz chyba dalej kontynuować pisanie powieści, bo mi się wydaje, że ona coś tam pisała raczej. Tu widzę, że jest pani Karola Ramol, która jest pracownicą tutaj u Ksenii i tak jakby jest sama głowa, a nie ma tutaj ubrania. I tak się zastanawiam, jakie ubranie ja jej dałam, że to tak wygląda. W każdym razie chciałam, żebyś tutaj zadzwonił do Rufina, może sobie trochę z nim pogadaj, a potem spróbujesz go zaprosić. To w sumie skoro widziałam, że coś tam jest nie tak z tą Karolą, to może ja ją sobie tutaj zespawnuję. A nie, no dobra, tutaj normalnie pokazuje jej się ta sukienka, także nie wiem, czemu ona tutaj tak wyskakiwała niby bez ubrania. Okej, widzę, że tak trochę pogadałeś z tym wnukiem. Zaraz zobaczymy, czy uda się go tutaj zaprosić. O, nie chce do nas przyjść. No dobra, to jak nie chcesz do nas przyjść, to przyjdziesz do nas z tym. Za pomocą tego, Tadeusza. To dobrze, że Akacja sobie pisze tutaj tą swoją powieść, bo ten nie będzie w stanie zaczepiać tamtych... Tadeusiego i ogólnie, nie? A ty miałaś ćwiczyć? A, pewnie ktoś się tam wygonił. Wiesz co, ja ci tutaj na górze kupię lustro, bo macie jeszcze na tyle pieniążków, że możecie sobie tutaj mieć lusterko na górze. Co prawda tutaj jest ta toaletka, ale no, na niej nie można ćwiczyć tych charyzm i tych spraw. Okej, napisaliśmy książkę, tylko ja totalnie nie pamiętam, o czym ona była. To będzie romans zagadka, bo w sumie nie wiem, o czym ta książka jest, także no... Okej, i możesz odebrać telefon, Akacja. Tylko o, odbierze telefon, to się tu zaraz okaże, że ohoho. Dobra, udało się napisać dobrą książkę. Tylko, że tutaj się ogarnęła Akacja, że no jest spotkanie rodzinne. Tylko w sumie zaraz, to było tak u Tadeusza chyba ostatnio, że tak, że ty jesteś na niego wściekła, na nią też jesteś wściekła, także pewnie się nie opędzisz i pewnie ją zaatakujesz, co nie? Uhuhu, Akacji się oberwało i... Ci dwaj jak polecieli na Akację przed chwilą. O, zejdziesz z drogi. No chyba tak szybko nie odpuszczasz, tylko wydaje mi się, że tutaj Romanowi nie spodobałoby się to, jak tutaj się Akacja zachowuje, tak, że ona cały czas nie potrafi tutaj zapomnieć. Dlatego on pożegna wszystkich, żeby tutaj, no idźcie już sobie, żeby tutaj nie prowokować. A my sobie tutaj z Akacją się pokłócimy, że no kobieto, co ty robisz, tak? A i ona teraz płacze, bo pewnie przez to, że... bo ona tutaj, że Tadeusz mnie zdradza, tutaj, że... A, bo Liliana dwa razy jej skopała ten tyłek i stała się twoim wrogiem, no niestety. No ale dobra, trochę się tam pokłócili, już Roman widzi, że Akacja jest cała po prostu w tych w emocjach i takich tam sprawach, także on się... pójdzie położyć do spania, niech oni oboje sobie tutaj wezmą i ochłoną. Ja chyba te wszystkie książki chowałam tutaj do... No właśnie, tutaj chowałam, także to też sobie odłożymy. Możesz sobie zrobić coś do jedzenia, Akacja. Dobra, bo ty tam to już tych punktów charyzmy to chyba no ze trzy sobie naklepałaś, także już ci wystarczy. Chodź tutaj prysznic, chodź tutaj zjedz i u ciebie... Ona była chyba na randce z tym typem. A potem poznała tego typa i ten typ jej się chyba bardziej podobał. A to jest chyba ten typ, z którym miała mieć pierwszy pocałunek, ale no nie wyszło.
Z tym też typem, z tym Jackiem była na randce i się cmoknęli. Okej, czyli to z nim tak jakby tutaj ten sobie kręci. Co ty tam chciałaś? A, ty chciałaś być tym mistrzem złoczyńców. No tak, faktycznie. I dopiero jutro jedziesz do pracy. Może trochę techniki, albo może kreatywności sobie trochę pozdobywaj, dokończ sobie ten obraz, potem trochę techniki możesz się pouczyć i w zasadzie możesz pójść do spania. Tutaj widzę, że Romanowi się zepsuło, a niby ma 3 punkty techniki, ale to tak nie za bardzo, żeby on to tak sobie sam naprawiał, chyba że mu. A jaka może mu to naprawi? Może jej nie kopnie prąd, także spróbujesz tutaj naprawić, a potem pójdziesz do spania. Widzę, że tutaj Akacja chciałaby się umówić na randkę, to może nawet to bym jej zaznaczyła i ona może faktycznie chciałaby zamknąć ten rozdział tutaj z tym całym zauroczeniem do swojego Tadasiego, tak, że no może już w końcu przejrzała na oczy. Też zwłaszcza jak jej tutaj Roman powiedział parę słów, żeby się może ogarnęła i uspokoiła. Raczej nie ma nikogo takiego innego, kto by jej się tutaj podobał. No, chociaż do typa swojej, z którym jej córka, znaczy do obu w sumie typów, z którymi jej córka się tu spotykała, to ma niby chemię. Co wy idziecie zrobić? Aha, do wcipu, no. Dobra, no. Powiedzmy, że no się pogodzili, że no są jednak przyjaciółmi, tak? Tutaj Roman otworzył oczy Akacji i ona by w sumie może chciała się zacząć z kimś innym spotykać. To jest jakiś Kazimierz, dobra, pogadaj sobie z tym Kazimierzem. Tam jak się zrobi rano, jasno i tak ogólnie, to sobie najwyżej wyjdzie do ludzi. Dobra, a jaka sobie zaprosiła Balbinkę? Zaprosiła też Julkę. Tam widziałam, że z nimi ma tak troszeczkę. Troszeczkę można by poprawić te kontakty, towarzystwo miała niskie, także okej. Już się bałam, że Julka nie przyjdzie, ale jednak przyszła. Akacja, no ja proszę cię. Ty już zapomniałaś, ty już nie chcesz z nim, ty już chcesz z kim innym. Dobra, a Jaka poprawiła kontakty z przyjaciółkami, także sądzę, że tutaj Akacja może sobie pójść na parcelę publiczną. Pójdzie sobie sama i pójdzie chyba sobie, wydaje mi się, na szybkie randki, żeby kogoś tam z kuli sobie wyczarować. Oho, widzę, że w kuli pojawił się Roman. No nie. A, i on też jest teoretycznie tutaj najbardziej do niej pasujący. Ale może z Oktawią Opona się umówimy. No dobra, skoro jest tutaj drugim wyborem wobec chemii. Patryk, co ty przed chwilą robiłeś? Halo, halo Patryk. Weź mu się przyjrzyj. No twierdzi, że niby hot. No, dwa piorunki, także nie jest źle. Okej, mam randkę. A, bo typ ma romansowanie, to wiele wyjaśnia, dlaczego mają taką chemię. No dobra, zaprzyjaźniliśmy się z typem, mamy dobrą randkę, także możemy w sumie sobie usiąść i może coś zjeść. No Akacja, ale ja cię proszę, miałaś już zapomnieć o Romanie, naprawdę, no, jesteś na randce z innym. Ale chyba pora już zakończyć randkę, bo w sumie ona tak nie za bardzo ma z nim co robić. Chciałaby go pocałować, no ale nie ma takiej opcji, bo mają chyba jeszcze za słabą relację, chociaż jeszcze spróbuję tutaj może dwie interakcje zrobić, jak teraz się nic nie pojawi z tym pocałunkiem, no to sobie po prostu pójdziemy. No dobra, jest, okej. Okay. No to weź go po prostu smoknij, o tako. Okej, okay, chciałabyś się z nim stać najlepszymi przyjaciółmi, no to możemy w sumie ci zaznaczyć, czemu nie? I w sumie możesz wracać do domu. Dobra, a Jaka jedzie do pracy i coś czuje, że może dzisiaj dostać awans? W sumie byłoby spoko. Dobra, Akacja wróciła z parceli publicznej i nie mam pojęcia, co mogłaby robić. Nie wiem, może pisz blog o filmie i literaturze? Czemu nie? Już tych książek i tak wystarczająco dużo chyba napisała w sumie. No, ma 10 książek, także sądzę, że wystarczy jej już te pisania tego całego. Może by sobie podjęła jakąś taką dorywczą pracę w sumie? Tylko, że w sumie za bardzo nic takiego nie było. No to zobaczymy, jak będzie z pracami na pełen etat. W sumie to była tamten, windykacja, czyli bycie komornikiem. Wydaje mi się, że mogłoby to pasować nawet. Także możesz sobie przyjąć tą pracę. Aha, logika, sprzątanie, kondycja. Ty jesteś aktywna? No jesteś w sumie aktywna. No jesteś trochę niechlujna, no ale to jakoś może ogarniemy. Też nie chcę jej jakoś mocno w tej karierze zaraz wynosić, że szczyt kariery i te sprawy, ale mogłaby sobie tak, nie wiem, do trzeciego, czwartego poziomu dotrzeć i wystarczy. Widzę, że Ajaka wróciła z pracy, wróciła bez awansu, no dobra. Przyszły rachunki, rachunki są dosyć spore w sumie, ale to pewnie przez to, że mamy i komputer, i TV, i tam jakieś, nie wiem, tło elektroniczne, coś. Pewnie sporo
A ile ta parcela? Bo ja to ostatnio jakoś... A, 47 w sumie i pół, no. Ja to jakoś ostatnio sprawdzałam tak ogólnie po podaj chyba po... Jak skończyłam 12 turę, to tam zaglądałam i każdemu sprawdzałam wartość parceli, ale zdążyło mi się zapomnieć. O, super, a jaka dostaje awans? Fantastycznie. To może z okazji tego awansu jeszcze byś tutaj zadzwoniła i zaprosiła... Tylko może nie na randkę, tylko tak po prostu zaproś tego Jacka. O, a my mamy lampę. Weź sprzedaj tą lampę, i tak tego nie używam, naprawdę. A to zawsze tam dodatkowy 1000 tylko. Aha, już możesz mu się tutaj oświadczyć. Nie, no ja może zaproponowała, żeby może został na noc chociaż. Tylko nie za bardzo wiem, gdzie będzie spał, ale to już tam szczegół. Chociaż i tak zazwyczaj, zakochali się w sobie, ojojoj, ale się poważnie zrobiło. Gorące pocałunki, no nieźle. Co ja tam mówiłam? A także zazwyczaj ci simowie, których zapraszasz na noc, to i tak nie śpią. Albo przez całą noc buszują i potem im się przypomina jakoś, nie wiem, jeszcze przed 6, że w sumie to może by poszli spać, także... Ale często jest tak właśnie, że zapraszasz ich, a oni i tak sobie rano idą, także no. Skoro były już takie gorące pocałunki, to ja sądzę, że można by tu zrobić barabara. Tylko problem jest taki, że ona nie ma podwójnego łóżka i w pokoju też nie ma na to miejsca. Więc teoretycznie mogłaby w samochodzie, tylko nie ma własnego samochodu. Roman swój samochód wziął, mogliby jeszcze w hamaku, gdyby mieli. Hamak można by im wstawić, czemu nie? Dobra, to taki ładny z palemkami mamy hamaczek, także chodź tutaj się... czemu to się tak... Halo, czemu mi się kolor zmienił tutaj nagle? A dobra, to jak się ciemno zrobiło, to się tak zepsuło. No nieważne. Ale nie, chyba barabara zwykłe. O, to gość ma już gdzie spać, może sobie spać po prostu na hamaku. Dobra. A ty na którą masz teraz... Aha, na tak późno masz tą zmianę. To jeszcze możesz posiedzieć tutaj, pouczyć się techniki, a potem możesz pójść do spania. Tam widziałam przed chwilą, że Jacek to bardzo chciał poznać tutaj Romana, więc w sumie mogą sobie pogadać, czemu nie. Dobra, Akacja, tobie zostało tutaj jeszcze, żeby ten jeden punkt kondycji sobie wbić i niewiele ci z niego brakuje. I może byś dostała awansik jeszcze w tej turze. Okej, udało się. Ja to chyba Romanowi też miałam szukać jakiejś tutaj... kogoś? A tak, on miał ten z tą, z Bertą miał trochę, coś tutaj z tą Faustyną też kręcił. Ale skoro tutaj się zrobił taki prorodzinny i ogólnie, to wydaje mi się, że tutaj by dalej nie ciągnął chyba z Bertą tego romansu, skoro ona jest mężatką, ma dzieci i ogólnie. Dotarło do niego po prostu, jak zobaczył, jak Akacja tutaj się wbija w jego rodzinę, że on by w sumie nie chciał się wbijać w czyjąś rodzinę. Ale taka pani Faustyna to w sumie nie ma rodziny, no bo to jest miastowa, także można by coś z nią pokombinować. Zaprosimy ją sobie i zobaczymy, jak się sprawy tutaj potoczą. Nie wiem, oni chyba nie mieli żadnego pocałunku ani nic takiego. To w sumie można by im to ogarnąć. Ty byś też chciał na randkę jeszcze. No to możemy w sumie ją może zaprosić faktycznie na tę randkę. Oni chyba byli na randce, bo coś mi się właśnie kojarzy, że ona miała tutaj to pragnienie stworzenia rodziny. Roman się zakochał. No ładnie. I tutaj chciałby się zaręczyć. No też fajnie. Ona to w ogóle już by o ślubie myśli z nim. No to w sumie skoro ty tak chcesz. Piesku. No to w sumie skoro Roman tak bardzo chce się oświadczyć tutaj Faustynie, no to czemu nie? Niech się oświadcza. A raczej oboje powinni się cieszyć z tego, w sensie mieć pozytywne wspomnienie, ale zobaczymy. Halo, Julia, czy ty chcesz... Nie, proszę nie kradnij nam gazety, albo nie wywalaj nam śmietnika. Idź sobie stąd. No nie! O nie, ona ma na czerwono! To jakiś błąd jest ogólnie, bo ona jest rodzinnym simem, także powinna mieć pozytywne to wspomnienie. No ale cóż. Zresztą sama myśli o ślubie, hello! Weź tu jeszcze ją pocałuj i w sumie możesz ją pożegnać, bo już i tak nie będę im przecież robić ślubu na randce, co nie? O, Akacja wraca i wraca z awansem, fajnie. Okej, Akacja, weź sobie tutaj dalej jeszcze te umiejętności zdobywaj pod awans przyszły. Jeszcze na razie to są takie niskie poziomy, to się tam może uczyć nawet tego sprzątania, jeśli jest tak trochę niechlujna, nie? O nie! Tak coś czułam, że ona się zbliża tutaj do końca swojego żywota. No niestety.
idzie na wieczne wakacje. Może tam pozna miłość swojego życia. Okej. Roman wraca i Roman będzie czynił te honory, że przeniesie nagrobek na cmentarz. Aczkolwiek na ten cmentarz to ja chyba nigdy tam nie zaglądałam i nawet nie wiem w sumie, czy wszystkie nagrobki są na pewno. Ale to jakoś nie jest dla mnie istotne. Dla mnie jest istotne to, żeby tutaj w tym w drzewie nic nie poginęło. No ale mając moda na to, że te dane Sima nie znikają po zniknięciu nagrobka nawet, no to... To jestem tutaj... co jestem? Nie wiem, słowa mi jakiegoś zabrakło, żeby zakończyć tę myśl, więc nieważne. Ale tak coś czuję, że Roman w sumie też już chyba... niedługo tutaj się z nami pożegna, ale on chyba będzie, no nie wiem, może o jeden dzień dłużej żył, czy coś. No dobra, ale w tej rodzinie to by było na tyle, która została tutaj rozegrana, także idziemy sobie do Briana i Balbinki. No, widzę, że Brian chciałby zatrudnić Jeremiasza. No, gdyby nie był tak drogim pracownikiem, to może i bym pomyślała o tym, no ale cóż, jest za drogi, nie stać nas po prostu. Widzę, że taki trochę niedospany jesteś, Brian, to ty chyba pójdziesz sobie spać w takim razie. Balbinka raczej będzie się czuć bardzo dobrze, bo w sumie, co ty byś chciała? Aha, no tak, stworzyć zombie, bo ostatnio się umarło tutaj, także ty jako wiedzowy sim już byś chciała. Ale ty dopiero co się tu wprowadziłaś, na 13 dopiero idziesz do roboty. Może charyzmy byś trochę pozdobywała w sumie. Skoro masz takie duże lustro, to możesz tutaj korzystać sobie. Dobra, Balbinka tam sobie zaraz jedzie do pracy, a my tutaj właśnie otwieramy biznesik, żeby troszeczkę pozarabiać jeszcze. Halo, no już się bałam, że nasz pracownik nie przyszedł, ale dobra, ale on stoi po prostu przed salonem. On się tak czasami ma po prostu. Oho, jest pani krytyk, dobra, to pani krytyk trzeba tutaj zaoferować jakiś może masażyk. No, halo, pani, ale... I sobie poszło. Super. Balbinka chce coś robić z jakimś typem, w sensie rozmawiać z nim o hobby. A w sumie masz może? Nie, ale raczej nie będziesz miała do nich chyba chemii. Chociaż no, tutaj teoretycznie coś do tego pana Wolfganga ma. No, takie trochę ciężkie imię ma typ i musiałam sprawdzić. No, tylko jeden piorunek mają, no ale nieźle. Chociaż wydaje mi się, że na razie Balbinka to by tak niekoniecznie może chciała się pchać w jakieś związki po tym, jak to się ostatnio dla niej skończyło, także na razie się chyba skupi na karierze, pewnie. Może pomoże nam tutaj w biznesie ewentualnie, jak będzie miała wolne czy coś. O, to Brian ma do tego typa chyba większą chemię i chyba z nim nawet był, bo skoro może mu się... To może lepiej niech Balbinka z nim nie będzie. Nie chcemy powtórki z rozrywki, nie? A proszę, nasz tutaj fryzjer sobie srebrną rangę kosmetologa ogarnął. Także trzeba mu tutaj zaraz podnieść pensję w takim razie. Jeszcze zrobimy tutaj chyba ostatni masażyk, podniesiemy pensję i wydaje mi się, że zamkniemy sobie. Już kilka godzinek tutaj działamy, także to wystarczy. Okej, to teraz 25 na godzinę będziesz sobie zarabiać, typie. I ile tam dzisiaj zarobiliśmy? No teoretycznie 897, tylko że trochę też Balbina przyniosła chyba z pracy. No tam 115, no więc tam 700 może coś, no 700 zarobiliśmy, także nie było tak źle w sumie. Tak się zastanawiam, czy gdzieś jest miejsce, żeby tutaj tą taką... Ciekawe jak ona będzie przy tym ćwiczyć niby, jak to jest na takiej wysokości. To tak nie wiem, czy tak w przejściu może być, więc może ja bym tą komodę tak przestawiła i to wtedy tak, o! Jak ty będziesz na tym ćwiczyć, przepraszam bardzo. Czego ty się będziesz trzymać? Aha, a teraz tam, jak to dobra, jak to złoży, to nie może tak trochę przejść tam, no dobra. Okej. No spoko. Skoro działa, to niech działa sobie. W takim razie przydałoby się ten kosz chyba gdzieś przestawić, bo on tak trochę tutaj... A może stać, chociaż jak tu postawię, to też może być tak, że oni mogą tędy nie przechodzić. Ewentualnie może po prostu gdzieś tu na dole jest miejsce na ten kosz, więc niech na dole sobie będzie ten kosz i tyle. I wtedy będzie można chyba normalnie rozłożyć tą kanapę i oni będą mogli tutaj sobie przechodzić w każdą stronę. Dzisiaj chyba nie chce mi się otwierać tego biznesu, bo w sumie mamy na razie tyle funduszy, że nie potrzeba nam więcej. Zatem ten pracownik wczoraj był dosyć mocno też zmęczony i nie wiem, czy w sumie by chciał przyjść. Chociaż tam się Brian co róż wyrywa do tego masażu i chce być masażystą. No proszę, właśnie się przed chwilą tutaj zaprzyjaźnili. Bo tam sobie przez chwilkę pogadali, także spoko. Co ty byś chciała czwarty? A, gotowania. Ale ty chyba dzisiaj pracujesz, nie?
A nie, masz wolne. I w sumie też gotowanie to by jej się przydało do tego, do kariery prędzej czy później. Tylko nie mamy tej półki na książki, to może wstawimy tutaj. O tu, o, wstawimy, że tak, żeby coś tu było. I może też od razu tutaj. Tak się zastanawiam, może tutaj bym przeniosła ten fotel, może ona by tutaj spała po prostu. Tylko wtedy ten telefon to by trzeba było przenieść o tutaj do tego, do pokoju do masowania by trzeba było, no dobra. Bo to się rozłoży chyba, tak? Normalnie tutaj. O, i ona sobie może na tym spać, a tak to może być taki fotelik i może sobie tutaj siedzieć i zdobywać umiejętności. Także w sumie spoko. Tam w tym mieszkaniu to tak jednak trochę ciasno było, a ty mógłbyś tutaj posprzątać, bo trochę syfu się zrobiło. A on nie miał z tym Jeremiaszem jakiejś większej chemii? Czy coś takiego? Mi się wydawało, że oni coś tak było, że oni się jakoś tak niby poznali, nie wiem skąd, nie wiem jak chyba, i mieli do siebie chemię, a teraz nie mają i ja już nie wiem, czy mi się wydawało, czy nie. W każdym razie, ty byś chciał 21 randek mieć z tego, co właśnie tutaj widziałam. Nie wiem w sumie, ile on miał tych pierwszych randek, bo nie chce mi się tego liczyć. Ale tutaj ma takiego jakiegoś Urbana, w znajomych mają jeden piorunek, więc być może uda się tego pana tutaj zaraz zaprosić i na randeczkę. Zobaczymy. Okej, okay, zgodził się przyjść ten typek na randkę, no to fajnie. O, i spełniło ci się to, że tych 21 randek, także niewiele ci tutaj brakowało. Dobra, powitaj go może, chociaż co. Barbinka, tobie w zasadzie już może wystarczy tej nauki, bo ty mogłabyś tutaj o siebie zadbać. Być może też coś podać od razu, może spaghetti podaj po prostu. Rozumiem, tutaj przyszliście, żeby ten masażyk tutaj zrobić, tak? I co, i możesz normalnie mu zaoferować płatny masaż na randce? Okej, okay, ale nie chciał. No to w takim razie może tak po prostu ten. No tak chyba idealnie skończyli, zanim tutaj Balbinka weszła, no spoko. To tak może ten. Może poczekamy, aż Balbinka sobie stąd pójdzie. Jak się tutaj schowali, skitrali. Dobra, mamy tutaj randkę marzeń, także możesz go po prostu pożegnać. Okej, okay, właśnie przed chwilą osiągnęliśmy sobie 6. poziom przedsiębiorstwa. I wydaje mi się, że chyba tutaj w tą percepcję szłam, skoro mam tu już jedno odblokowane, także dobrze, będę iść w to dalej. Aczkolwiek dzisiaj bardziej chętni są na stylistę niż na masaże. Dobra, ale chyba zamkniemy tutaj lokal. O, nasz ten dostał napiwek, nasz fryzjer. A tam ci Simowie dosyć mocno tutaj szaleli na śnieżki sobie robili, nie? Także wystarczy tego dobrego. Ale coś tam chyba dzisiaj zarobiliśmy jednak. No, 436 to nie jest tak źle. Zwłaszcza, że mamy teraz Balbinkę. Balbinka chodzi do pracy, zarabia, także dzisiaj może nawet dostanie awans, także spoko. O, właśnie, Balbinka dostaje awansik, fajnie. O, a my mamy rachunki niezapłacone, tak teraz właśnie się zorientowałam. Czy no dobra, zapłacimy sobie. Nie wiem, czy oni sami z siebie je wyjęli, czy jak, ale mieliśmy. W sumie możemy dzisiaj na chwilkę jeszcze też otworzyć tego biznesa. Zobaczymy, jak nam pójdzie. O, widzę, że Olaf do nas przyszedł. Być może potrzebuje masażu na te swoje stare kości. Jak najbardziej. I też przyszła Zośka, która tutaj blokuje wejście innym klientom, bo ona chce być po prostu pierwsza. Co z tego, że też stylistę mi blokuje. A ty, Balbinka, dzisiaj idziesz do pracy? Idziesz na 14. Okej, wszystko masz tutaj porobione, także spoko. Dobra, ale chyba zamkniemy lokal, bo w sumie trochę tutaj Brian ma komfort zaniedbany. Ileś tam na pewno dzisiaj zarobiliśmy, także na pewno nam się to jakoś tutaj... O! No, w sumie... Teoretycznie zarobiliśmy, ale nie na tyle dużo, bo ten rachunki były płacone. Ale rachunki kosztowały... A tak, bo rachunki kosztowały tam 700, no ale jeszcze pensja dla pracownika, także... No tak średnio nam dzisiaj poszło, chociaż ogólnie no na plusie jesteśmy w tych obrotach dotychczasowych, nie? Teoretycznie tam 4000 zarobiliśmy, także jeden zły dzień nie przekreśla biznesu. Poza tym przyjedzie Balbinka, dołoży tam swoje i będzie spoko. Brian to mógłby w sumie gdzieś wyjść znowu na jakąś dyskotekę, bo ma słabą zabawę. Więc wydaje mi się, że zaraz się chyba wybierze, jak tylko zje. Dobra, dobra, zawitaliśmy na dyskotekę i... To jest chyba typ, z którym się kiedyś umawiałeś.
O, z tym też się w sumie umawiałeś. Dobra, to sobie tam po prostu potańczy i chyba tyle. Chciałeś zrobić... Czy ty nie robiłeś sobie kiedyś zdjęcia? Ostatnio? Ostatnio robił sobie i nawet nie powiesiłam, także dobra. Obym tylko pamiętała, że żeby to powiesić. Spłatać komuś psikusa byś chciał. No dobra, to możesz temu typowi coś tam się z nim tak ten... Coś tam się z nim spotykał. Napić się soku. No to idź zamów sobie drinka i się napij soku. Bitwę na poduszki też byś chciał. No to teraz z kimś może... O, Tadeusz tu jest, ale z Tadeuszem nie. Tadeusz to jest syn Romana, to ty się z Tadeuszem nie za bardzo tak przyjaźnisz w sumie. No dobra, chodź sobie tutaj jeszcze trochę potańczyć i zaraz będziemy się zwijać. A no dobra, możesz tańczyć w toalecie, skoro tak woli. No dobra, bo się zrobiło rano, także wracaj do domu. Nawet w sumie Brian jest na tyle zmęczony, żeby się położyć spać, więc chyba od razu tam pewnie zaraz jak weźmie prysznic, to pewnie będzie otwierał biznes. Może jeszcze trochę sobie posprząta w domu czy coś. No dobra, ale tak z reguły to tura została tutaj zagrana, także dalsze losy będą się toczyć w następnych turach po prostu. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. W dwóch rodzinkach zagrane, także tutaj postęp został dokonany. W następnym pewnie klasycznie znowu w dwóch rodzinkach zagramy. Jeszcze nie mam pomysłu, jakie to będą rodzinki. Chociaż wydaje mi się, że może tam do Rufina sobie skoczymy. Tam ślubik trzeba ogarnąć, więc w sumie może. Ale to się zobaczy. Może mnie znajdzie na co innego. Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i jeśli chcielibyście sobie zagrać w jakichś wzgórzach, no to w opisie jest link do pobrania tego toczenia, jak również jest też link do kanału autorki tego toczenia, czyli Szczęśliwego Ziemniaka. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych. Cześć!